Piątek 19 listopada 2020 roku na spidersweb.pl ukazał się artykuł na temat zmiany operatora hostingu i jesteśmy partnerem tego artykułu. Wywiązała się pod nim interesująca dyskusja. Jeden z wątków dotyczył tego, czy lepiej wybierać dużego, czy może małego operatora hostingu, dlatego w tym krótkim materiale wideo chciałbym Ci przybliżyć, jakie mogą być plusy i minusy wyboru dużego bądź małego dostawcy hostingu. Pierwsze kryterium to elastyczność. Nie ma co ukrywać, małe firmy, które mają jeszcze mało klientów i mało serwerów, mogą być bardziej elastyczne, łatwiej im po prostu dokonywać zmian konfiguracji i dostosowywać ustawienia serwerów pod indywidualne wymagania każdego z klientów. Kiedy pracujesz już na dużej skali, jest to działanie o wiele trudniejsze, ponieważ każda zmiana wpływa od razu na tysiące, a czasem nawet na setki tysięcy użytkowników. Wydaje się, że w małej firmie możesz liczyć na lepszą obsługę klienta, a przynajmniej na bardziej zindywidualizowaną. Jeśli należysz do osób, które za każdym razem, kiedy kontaktują się z operatorem hostingu, chciałyby usłyszeć ten sam głos, na przykład głos konkretnego konsultanta, albo żeby to zawsze ta sama pani odpisywała na maile, to mała firma zapewni Ci to znacznie łatwiej niż duża. Jednak z drugiej strony, w dużej firmie, dzięki działaniu na ogromną skalę, po pierwsze, łatwiej jest pokryć dłuższą część doby, jeśli chodzi o czas, w jakim realizowana jest obsługa. Po drugie, jest ona o wiele bardziej zorganizowana i zestandaryzowana. Po trzecie, zazwyczaj duże firmy mogą w łatwiejszy sposób szkolić pracowników z obsługi klienta. No, ponieważ mają ich odpowiednio dużo, to też są bardziej odporne na choroby, urlopy czy wypadki losowe, które powodują, że konkretny pracownik nie może w danym dniu pojawić się w pracy. Kolejną zaletą obsługi klienta w dużych firmach jest podejście związane z analizowaniem jakości tej obsługi. W małej firmie często ta jakość jest traktowana intuicyjnie. W dużej natomiast często stosowane są podejścia typu Customer Effort Score albo Net Promoter Score. Jestem wielkim orędownikiem Net Promoter Score i uważam, że jest to działanie badawcze, które każdy przedsiębiorca powinien wykonywać. Stabilność. W tym wypadku można powiedzieć, że zdecydowanie lepszą sytuację mają duzi operatorzy hostingu. Działając na odpowiednią dużą skalę, mają oni zestandaryzowane konfiguracje swoich serwerów. Kiedy te konfiguracje są zestandaryzowane, to dużo łatwiej jest zarządzać tymi serwerami. Mała firma często ze względu na etap swojego rozwoju próbuje pozyskać każdego możliwego klienta, a co za tym idzie, dostosowuje indywidualnie konfigurację serwerów do wymogów swoich klientów i na koniec dnia okazuje się, że na przykład z 50 serwerów, które posiada, to raptem 20 jest ujednoliconych, a 30 to także każdy ma całkowicie odmienną konfigurację. Zarządza się tym po prostu o wiele trudniej i o wiele trudniej jest zapewnić odpowiednią stabilność usług. Duże firmy korzystają też z większych przepustowości sieci, mają często lepsze umowy z operatorami, a co za tym idzie, po prostu są bardziej odporne na różnego rodzaju ataki. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, wydaje się, że mała firma ma trochę łatwiej, ponieważ ma mniej danych do chronienia. Ale duża firma z drugiej strony ma po prostu dużo większe możliwości, żeby należycie dane chronić. Oznacza to odpowiednią infrastrukturę do wykonywania kopii zapasowych, oznacza to odpowiednie możliwości, żeby przechowywać te kopie odpowiednio długo i żeby zapewnić odpowiednią separację pomiędzy kopiami zapasowymi i danymi produkcyjnymi, na przykład utrzymując je w innej sali w centrum danych albo wręcz po prostu w innym centrum danych w innym mieście, a nawet w innym kraju. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to warto też zwrócić uwagę, że duża firma często posiada, w zasadzie to jest bezpieczeństwo łamane przez niezawodność, posiada większą infrastrukturę, na przykład więcej części zapasowych, więc jeżeli cokolwiek się popsuje, to zazwyczaj łatwiej jest przy pewnej skali wymienić wadliwy komponent, niż ma to miejsce w wypadku firmy małej, której po prostu trudno jest utrzymywać odpowiednio duży stok z częściami zapasowymi. Odnosząc się do niezawodności, warto też zwrócić uwagę na nieustanny dostęp do danych. Po prostu duża firma, która zatrudnia wielu administratorów, jest mniej podatna na chorobę czy niedostępność konkretnego administratora. W przypadku firmy małej, no, dużo rzeczy spoczywa zazwyczaj na jednej osobie i tylko ta jedna osoba jest w stanie naprawić serwer, jeśli on się zepsuje. A co jeśli ta osoba jest niedostępna?
Dlatego moim zdaniem w kategorii bezpieczeństwo i niezawodność wygrywają firmy duże. A jakie jest Twoje zdanie? Czy wolisz małe czy duże firmy hostingowe? Napisz w komentarzu, co sądzisz na temat tych kryteriów. Może masz jakieś własne, których nie uwzględniłem. Chętnie poznam Twoje zdanie. Pisz śmiało, komentuj. Do zobaczenia.